Nasze stowarzyszenie założyli rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich przyjaciele w roku 1990. W roku 2007 obchodzimy już 15-lecie powstania pierwszej placówki stowarzyszenia, ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych Krok za Krokiem w Zamościu. W tym czasie ilość wychowanków wzrosła czterokrotnie, a budynek powiększył się dwukrotnie. Miałem zaledwie 2 lata, kiedy to się zaczęło. Teraz jestem w pierwszej klasie liceum. A ja w pierwszej gimnazjum. A ja po zdanej w 2006 roku maturze uczę się informatyki w szkole policjalnej. A teraz zapraszamy na spacer po naszym ośrodku. Przychodzą najmłodsze maluchy. Nie zawsze są z tego zadowolone. Tu spotykają się młodsze przedszkolaki, a terapeuci uczą ich rodziców, jak im pomagać w codziennym życiu. Na razie boją się zostać bez mamy, ale wkrótce to się zmieni. Te dzieciaki to już starszaki. Mają tu super przedszkole. Spójrzcie, jakie są zajęte zabawą. Uczą się też samodzielności. Można ich pooglądać przez lustro weneckie i podsłuchiwać. To był naprawdę fajny czas. Szkoda, że wkrótce pójdą do szkoły. Nasza szkoła jest fajna, zwłaszcza podczas przerw, ferii i wakacji. Heh, żartowałem! Spójrzcie, jak pilnie się uczą i do tego jeszcze ćwiczą i pływają. Gimnazjum to wyższa szkoła jazdy, ale da się przeżyć. Tu się trochę dłużej zatrzymamy. To moja klasa. Ja uwielbiam jeździć na obozy przetrwania z panem Mirkiem i grać w bocznie, bo to świetna gra. Ja lubię lekcje angielskiego. Ja uwielbiam występować w naszym teatrzyku. Ja lubię przebywać z kolegami. Ja uwielbiam grać w bilard. Chodźcie, zagramy!
zeszłym roku byliśmy na wycieczce nad morzem i w Bieszadach. Teraz szykujemy się do wyjazdu do Anglii. Zapraszają nas przyjaciele z Newcastle. Pilnie uczymy się angielskiego. Are you happy? Yes! Po lekcjach możemy trenować samodzielność w naszym centrum. Strasznie lubimy być bez rodziców. Czujemy się wtedy prawie dorośli. Ośrodka dojeżdżamy codziennie, z miasta i ze wsi wokół Zamościa. Najgorzej jest zimą, bo wyjeżdżamy i wracamy, kiedy jest już ciemno. Maluchy czasem śpią, czasem śpiewają piosenki. Ja siedzę z przodu, koło kierowcy, pana Krzysia. Lubię wiosnę i lato, bo dziewczyny chodzą wtedy po ulicach mniej ubrane niż zimą. Byle do wiosny. Fajnie tu, ale trochę już ciasno. Co roku przychodzi grupa nowych dzieci i przydałaby się sala gimnastyczna na przedstawienia, imprezy oraz mecze piłki nożnej na wózkach. Na szczęście dyrekcja zaczęła już o tym myśleć. Potrzeba nam strasznie dużo pieniędzy, ale piłkę już mamy od przyjaciół z Anglii. To już koniec spaceru po naszym ośrodku. Ale nie koniec wyzwań dla naszego stowarzyszenia. Zapraszamy ponownie po rozbudowie.